Znoszenie niewymierności z mianownika. Wyrażenia, w których występuje liczba niewymierna, tak po naszemu pierwiastek w mianowniku, możemy dokonać przekształcenia polegającego na uwolnieniu tego mianownika od pierwiastka. I przekształcenie to właśnie nazywa się znoszeniem niewymierności z mianownika. Stosujemy je na ogół wtedy, gdy chcemy albo uniknąć jakichś tam żmudnych obliczeń przy wyliczaniu przybliżonej wartości danego wyrażenia, lub po prostu w celu uzyskania prostszej postaci takiego wyrażenia. Podczas usuwania niewymierności z mianownika rozważamy dwa przypadki. Pierwszym z tych przypadków jest taki, kiedy w mianowniku tego wyrażenia występuje pierwiastek drugiego stopnia, sam pierwiastek drugiego stopnia, albo jego iloczyn przez jakąś liczbę wymierną. Wówczas, aby usunąć niewymierność z mianownika, mnożymy licznik i mianownik takiego ułamka przez ten pierwiastek, który występuje właśnie w mianowniku. Spójrzmy na przykład pierwszy. Mamy 6 przez pierwiastek z 2, czyli tą liczbę 6 przez pierwiastek z 2 mnożymy jej licznik i mianownik przez pierwiastek z 2, gdyż występuje on właśnie w mianowniku. Ponieważ mamy mnożenie dwóch ułamków, więc licznik mnożymy razy licznik i mianownik razy mianownik, więc 6 razy pierwiastek z 2 to jest 6 pierwiastków z 2. Natomiast pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to jest 2. Po skróceniu 6 i 2 otrzymujemy wynik 3 pierwiastki z 2. Drugim przypadkiem jest, kiedy w mianowniku występuje właśnie iloczyn pierwiastka przez liczbę wymierną. W tym wypadku mamy 5 przez 2 pierwiastki z 3. Wówczas w tym przypadku także licznik i mianownik mnożymy tylko przez pierwiastek, który znajduje się w mianowniku, w tym wypadku przez pierwiastek z 3. No i uzyskujemy mnożenie dwóch ułamków, więc licznik razy licznik i mianownik razy mianownik. 5 razy pierwiastek z 3 to jest 5 pierwiastków z 3. 2 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 2 razy 3, czyli 5 pierwiastków z 3 przez 6. To akurat są proste przykłady. Natomiast drugim przypadkiem usuwania niewymierności z mianownika to jest przypadek, kiedy w mianowniku występuje suma, no albo różnica dwóch wyrazów, z których przynajmniej jeden jest pierwiastkiem drugiego stopnia. W takim wypadku mnożymy licznik i mianownik tego ułamka przez różnicę bądź sumę tych wyrazów, tak aby w mianowniku otrzymać już wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Spójrzmy na przykład pierwszy. W mianowniku mamy sumę pierwiastek z 3 plus 1. Zatem, jeżeli w mianowniku mamy sumę, to licznik i mianownik tego ułamka mnożymy przez różnicę tych liczb, które mamy w mianowniku, czyli w tym wypadku przez pierwiastek z 3 minus 1. No i mamy licznik razy licznik, czyli tutaj mamy liczbę przez nawias, czyli wymnażamy przez każdy wyraz z nawiasu tą dwójkę. Natomiast w mianowniku mamy pierwiastek z 3 plus 1 razy pierwiastek z 3 minus 1, czyli wzór skróconego mnożenia. Zatem jest to nasz pierwszy wyraz do kwadratu, odjąć drugi wyraz do kwadratu, czyli 3 minus 1. 3 minus 1 to jest 2, skraca nam się z dwójką z licznika i otrzymujemy wynik pierwiastek z 3 minus 1. I kiedy mamy w mianowniku różnicę, na przykład 1 minus pierwiastek z 2, wówczas licznik i mianownik takiego pierwiastka mnożymy przez sumę tych liczb, które mamy w mianowniku. Zatem mnożymy przez 1 plus pierwiastek z 2. Mnożymy licznik i mianownik. I znowu mamy w liczniku mnożenie trójki przez nawias, czyli wymnażamy przez 3 każdy wyraz z nawiasu. Natomiast w mianowniku mamy wzór skróconego mnożenia, bo jest to a kwadrat minus b kwadrat, czyli a minus b razy a plus b, stąd wynika, że 1 minus 2. W mianowniku nam się pojawia minus 1. Możemy ją przerzucić do licznika, a ponieważ mianownik równy 1 to jest liczba taka jak w liczniku, więc zostaje nam wynik minus 3 razy 1 plus pierwiastek z 2. Nie wiem, czy jest to trudne, czy nie. Może zrobimy sobie kilka przykładów i na pewno się nam to rozjaśni. Zacznijmy od prostego przykładu. Zrobimy sobie może 1 przez
1 przez pierwiastek z 2. Mamy ułamek, gdzie w mianowniku występuje nasz pierwiastek, chcemy usunąć niewymierność, więc mnożymy licznik i mianownik tego ułamka przez właśnie ten pierwiastek z 2. Przez pierwiastek z 2 to się równa. Mamy mnożenie dwóch ułamków. Licznik razy licznik. 1 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 4, czyli nasze 2. Usunęliśmy niewymierność. W mianowniku jest liczba wymierna i w takiej postaci zostawiamy. Podobny przykład 2 przez pierwiastek z 3 na przykład. Czyli mnożymy przez to, co przez ten pierwiastek, który mamy w mianowniku. Pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3 równa się i znowu licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. 2 pierwiastki z 3 przez 3 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. I tak zostawiamy. Może 4 przez pierwiastek z 6. Czyli mnożymy pierwiastek przez pierwiastek 6, pierwiastek 6. Tu mnożymy 4 pierwiastki z 6, tu po wymnożeniu mamy 6. Licznik z licznika 4 i z mianownika 6 możemy skrócić przez 2, czyli tu będzie 3 i 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 6 przez 3. 4 może przez pierwiastek z 5. Czyli mnożymy przez pierwiastek z 5, licznik i mianownik i mamy 4 razy pierwiastek z 5. To są 4 pierwiastki z 5 i tu jest 5. Nic nie skracamy. Może sobie zróbmy jeszcze, nie wiem, 2 przez pierwiastek z 6. Czyli mnożymy wszystko przez pierwiastek z 6 i otrzymujemy 2 pierwiastki z 6 przez 6. Skracamy przez 2, czyli mamy pierwiastek z 6 przez 3. Tam, gdzie jest pierwiastek w mianowniku sam, to jest bardzo prosto. Tak jak i prosto jest, gdybyśmy mieli iloczyn takiego pierwiastka przez jakąkolwiek liczbę. Załóżmy, zrobimy sobie 1 przez 2 pierwiastki z 3. Mamy iloczyn. Też mnożymy w takim wypadku przez sam pierwiastek, czyli tu po wymnożeniu pierwiastek z 3, tu po wymnożeniu pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, 2 razy 3 to jest 6. Może 8 przez 3 pierwiastki z 3, czyli mnożymy znowu tylko przez pierwiastek z 3. Czyli w liczniku 8 pierwiastków z 3, w mianowniku pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3 razy 3, to jest nasze 9. 3 przez 2 pierwiastki z 2. Mnożymy oczywiście przez pierwiastek z 2. Czyli w liczniku 3 pierwiastki z 2 przez pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest 2 i razy 2 przez 4. 2 przez 3 pierwiastki z 7. Mnożymy przez pierwiastek z 7. Czyli w liczniku 2 pierwiastki z 7, 3 razy 7, 21. No i może jeszcze jeden, 3 przez 2 pierwiastki z 5. Mnożymy sobie oczywiście przez pierwiastek z 5, bo taki mamy w mianowniku, czyli w liczniku mamy 3 pierwiastki z 5 przez 2 razy 5. 10. No myślę, że jest to dosyć są to dosyć proste działania. Zróbmy sobie jeszcze na tam, gdzie mamy sumę bądź różnicę liczby wymiernej i niewymiernej w mianowniku. I zacznijmy sobie od takiego przykładu. 3 przez pierwiastek z 2 plus 1. Ponieważ w mianowniku mamy sumę liczby niewymiernej i wymiernej, to mnożymy to przez różnicę, czyli mnożymy przez pierwiastek z 2 minus 1. Licznik i mianownik mnożymy. I to się równa. Tu każdy przez każdy, no zrobimy sobie
Tak, a tu w mianowniku utworzył nam się wzorek skróconego mnożenia. Pamiętacie, a plus b razy a minus b to jest a kwadrat minus b kwadrat, czyli w tym wypadku pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, odjąć 1 do kwadratu, czyli odjąć 1. A 2 minus 1 to jest 1, więc mianownik równy 1 daje nam liczbę z licznika, czyli 3 pierwiastek z 2 minus 1. I koniec. 2. Następny przykład, 2 przez 2 minus pierwiastek z 3, czyli mnożymy przez sumę tych liczb, które są w mianowniku, czyli mnożymy przez 2 plus pierwiastek z 3, 2 plus pierwiastek z 3 i znowu licznik razy licznik, czyli 2 i 2 plus pierwiastek z 3, natomiast tu mamy wzór skróconego mnożenia, a minus b razy a plus b to jest a kwadrat, czyli nasze 4 minus b kwadrat, czyli nasze minus 3. Bo pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Znowu widzimy, że w mianowniku nam się tworzy 4 minus 3 to jest 1, więc 2 plus pierwiastek z 3. A kolejny przykład. 5 przez pierwiastek z 5 minus 2. Mnożymy oczywiście przez pierwiastek z 5 plus 2. Pierwiastek z 5 plus 2 równa się. Licznik razy licznik, czyli 5, pierwiastek z 5 plus 2, kwadrat pierwszego wyrazu, czyli 5, odjąć kwadrat drugiego wyrazu, czyli 4, znowu nam się utworzyła jedynka w mianowniku, czyli mamy 5, pierwiastek z 5 plus 2. Kolejny przykład. Może 7 przez pierwiastek z 2 plus 3. Mnożymy oczywiście przez pierwiastek z 2 minus 3. Pierwiastek z 2 minus 3 i to się równa. Tu licznik razy licznik. Mianowniku wzór skróconego mnożenia, czyli kwadrat pierwszego wyrazu, czyli 2. Odjąć kwadrat drugiego wyrazu, czyli 9. I tutaj nam się utworzy 7 pierwiastek z 2 minus 3, a tutaj będzie 9 odjąć 2 minus 7. Siódemki nam się skracają, minus nam może powędrować do licznika, więc otrzymamy takie coś. Ok. I teraz może sobie zróbmy jeszcze jeden przykład. 12 pierwiastek z 5 plus 3. Czyli znowu mnożymy przez pierwiastek z 5 minus 3. Przez pierwiastek z 5 minus 3. I to nam da licznik razy licznik, czyli 12. Pierwiastek z 5 minus 3 przez pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5, odjąć 3 do kwadratu to jest 9, czyli to się równa 12. Pierwiastek z 5 minus 3 przez 9, 5 minus 9 to jest minus 4. 12 i 4 nam się skraca. Minus zostaje w liczniku, ale możemy go wyrzucić do mianownika, więc to będzie minus 3 pierwiastek z 5 odjąć 3. No i okej, zrobiliśmy sobie kilka przykładów. No jest to dosłownie kilka, tak? Wzorek jest, wydaje mi się, łatwy, znaczy wzorek, no sposób usuwania tej niewymierności. Są to przykłady proste, na poziomie oczywiście podstawowym. Przećwiczenie tego na pewno wystarczy, aby umieć się tym posługiwać w zadaniach. Także zapraszam do obserwowania kanału, do subskrybowania go, no i do dzielenia się ze znajomymi moim kanałem. Także dziękuję za wszystkie lajki.